kolejnym filmiku. Dzisiejszym tematem jest TikTok. Wiele osób pytało mnie, jak wbiłam się na TikToku, od czego zacząć i o jakieś dobre rady, które... Moja przygoda z TikTokiem zaczęła się dokładnie rok temu, bodajże w grudniu 2019. I wrzuciłam wtedy na TikToka dość obciachowe wideo, którego nie cierpię do tej pory. Miałam długie, misiorude włosy, do tego czerwoną szminkę, dość mocny makijaż, plus sukienkę, panterkę z hendem. Do filmiku podłożona była piosenka Apache, jest to dość popularny zespół tutaj w Niemczech, dlatego zaczęła mieć dużo obserwujących właśnie z Niemiec. Kilka dni filmik miał ponad 500 tysięcy wyświetleń, a mi przybyło 20 tysięcy obserwujących. Filmik jest tak obciachowy, że do tej pory go nie cierpię i nie mogę na niego patrzeć. Nie usunęłam go z jednego powodu, ponieważ chciałam zobaczyć, ile finalnie po dość długim czasie będzie miał wyświetleń. W tej chwili ma on ponad 1 000 000 wyświetleń. Więc tak właśnie doszłam do 20 tysięcy obserwujących. W tej chwili mam bodajże około 58 tysięcy obserwujących i brnę dalej. Pytaliście o kilka rad, jakie mogłabym dać, przekazać lub też odpowiedzieć. W takim razie, co jest ważne? Pamiętajcie, aby nakręcając filmiki była dobra jakość. To jest chyba taki numer jeden. Świetna jakość filmiku. Dwa. Musi być podłożona świetna, popularna muzyka, bądź taka, którą wszyscy znają. Punkt 3 to hasztagi. Hasztagi są bardzo ważne. Bo dużo ludzi obserwuje hasztagi i widzi wszystkie filmiki, które są pod tymi hasztagami. Numer 4. Róbcie wszystko to, co jest popularne. Wszystkie filmiki, po prostu takie popularne, które wszyscy robią, wszyscy je dublują. Popularne filmiki, traficie szybko do takiej grupy tych filmików, które wszyscy oglądają. Możecie również utworzyć własny dźwięk, własną ścieżkę dźwiękową, podłożonym głosem albo bez, jak kto woli, macie wtedy dużą szansę paść w viral. Oczywiście, jeżeli tworzycie coś bardzo fajnego, popularnego z własnym dźwiękiem, wtedy inni użytkownicy będą używać waszego dźwięku i tak jakby robić wam ten fame. Tworząc właśnie trendy, ostatnio tworzyłam filmik, żeby nam kojarzyć taki filmik, w którym robi się i te pieniądze uciekają, na przykład ile wydajemy na zakupy albo rachunki i tak dalej, i tak dalej. I stworzyłam do tego filmik, był to filmik stworzony o godzinie 23, kiedy już nie wyglądałam tak, kiedy miałam na sobie piżamę i spodenki, na które mój chłopak mówi, że wygląda w nich jak Obelix. I ten filmik ma teraz w tej chwili prawie 90 tysięcy wyświetleń, także warto, moi drodzy, warto. Ja w jeden dzień po wróceniu tego filmiku miałam 300 więcej obserwujących. Chłopcy może mają trudniej wybić się na TikToku. Dziewczyny za to wystarczy, że ubiorą coś ładnego, narzucą jakąś fajną sukienkę, pokażą kilka fajnych ruchów i już to przyciąga ludzi, tak? Bo to, co ładne, zawsze ludzi przyciąga. Ale pamiętajcie, by robić też filmiki z napisami, takie różne, które będą ciekawiły ludzi i waszych widzów. Na przykład pytanie, zgadnijcie, ile mam lat. I po prostu ludzie samoczynnie, widząc was, okej, jest fajny filmik, ładnie wyglądacie, ładna dziewczyna, albo coś tam, albo o, lubię ją oglądać, albo lubię go oglądać, będą pisali wam komentarze, o, na przykład myślę, że masz 22 lata. I tak właśnie się to nakręca, bo jeżeli jakaś osoba zareaguje na wasz filmik, polubi, udostępni, skomentuje, popularność filmików wzrasta i więcej ludzi go widzi, także pamiętajcie też, by publikować filmiki codziennie, minimum jeden filmik. Ja publikuję od jednego, czasem dwa, czasem zależy od tego, ile mam czasu. Filmiki możecie również robić i po prostu je zapisywać, ale nie dodawać. Jest taka opcja na TikToku, że można filmik zapisać, ale go nie dodawać, nie publikować, tak? Także możecie zawsze robić filmiki na zapas. Polecam wam bardzo robić minimum 2 filmiki dziennie, bo to przyciąga naprawdę wielu ludzi. A co w tym idzie, możecie na TikToku zarabiać. A
ale to już w innym filmie. Co również może Wam pomóc, to odwiedzanie innych kont i pisanie miłych komentarzy. Ja na przykład często mając kogoś dla Ciebie i po prostu jak pojawia mi się ta osoba często, albo filmik jest fajny, piszę jej pozdrowienia i Ańka po prostu to, że jest dla Ciebie. To jest naprawdę miłe, kiedy ktoś wie, do jakiej publiczności trafia. A dziś to będzie chyba tyle moich rad. W następnym filmiku powiem Wam, jak zarabiać na TikToku.